blisko 700 motocyklistów z Dolnego Śląska i nie tylko już po raz szósty odbyło pielgrzymkę do Bazyliki Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej. Głównym organizatorem tego wydarzenia był Urząd Miasta i Gminy Radków i grupa motocyklowa Bikers z Nowej Rudy. Kiedyś jeździłem na motocyklu jako młody chłopak, później wróciłem z powrotem do motocykla, jak dzieci już dorosły i tak dalej. I razem z żoną, będąc w Częstochowie, na zlocie podobnym jak ten, rozpoczęciu sezonu motocyklowego, pomyśleliśmy, że na naszym terenie również można by było coś takiego zrobić, a mamy taką piękną bazylikę, więc poszliśmy, porozmawialiśmy z władzami miasta, Radkowa, Nowej Rudy, z księdzem proboszczem, no i tak jak widać, zaczęło się to kręcić. Fantastyczny zlot, szósty raz to organizujemy wspólnie z klubem noworudzkim. Dzisiaj padł rekord, nie mam pojęcia ile, ale dużo, dużo ponad 1000, chociaż mieliśmy przygotowane wszystko na około 400. Nic nie poradzę na to, że przyjeżdżają ludzie i już to jest takie miejsce. Dobrze, że to się dzieje, przyjeżdżają nie tylko miłośnicy szaleństwa motocyklowego, ale także miłośnicy kultu motocyklowego, do których ja się zaliczam, bo przecież już od, nie wiem, chyba 75 roku tamtego wieku to mnie pasjonuje. No niestety jestem dopiero pierwszy raz. Jak pan ją odbiera? No, pozytywnie. A jakim motocyklem pan przyjechał? Yamahą. I co by pan mógł powiedzieć o trasie dojazdowej tutaj do Wambierzyc? Trasa dojazdowa, jechaliśmy przez rzeczkę, po zakrętach, znakomite oglądanie nawet gór. Czy spodziewał się pan, że tyle osób tutaj przyjedzie, tyle motocyklistów? Raczej się nie spodziewałem, choć pogłoski chodzili, że to mała Częstochowa. No to jest coś pięknego, to jest pasja nasza, to się nie da opowiedzieć, po prostu to trzeba przeżyć. To trzeba przeżyć, to trzeba mieć krwi, żeby jeździć. No. Dla mnie, panu Irkowi, ja powinnam hołdy złożyć, dlatego że ja jestem stwardnienie rozsiane i mam załatwioną trajkę. Uważam, że to jest bardzo ważna impreza dla motocyklistów na rozpoczęcie sezonu. Możemy wspólnie się spotkać, poświęcić nasze motocykle, aby bezpiecznie się poruszać. Przed poświęceniem motocyklistów na terenie Wambierzyckiej Bazyliki odbyła się uroczysta msza święta, którą koncelebrował ojciec Albert Krzywański. Ja życzę, aby to obcowanie z przyrodą, bo właśnie ta przyroda wtedy jest bardziej, bym tak powiedział, odczuwalna, chociaż ta technologia dzisiaj jest bardzo, bardzo też zaawansowana. Życzę, aby, tak jak modliliśmy się, aby patron święty Krzysztof prowadził ich po tych drogach, dokąd się udadzą, i aby bezpieczeństwo, przygoda Wambierzycka Królowa Rodzin miała ich wszystkich w swej opiece, aby docierali do wyznaczonych miejsc, które sobie wyznaczają w tych ziemskiej pielgrzymce, ale też aby pamiętali o tej Bożej drodze, do której jesteśmy wszyscy powołani i zaproszeni, abyśmy też wszyscy tam dotarli, czy na jednośladzie, czy w samochodzie, czy na piechotę. Widać, z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie tą imprezą. Tak jak tutaj widać, motocykle nie mieszczą się już pod bazyliką, stoją w każdą stronę, więc pogoda nam też dopisała, bo w tamtym roku padał śnieg, chociaż padał śnieg, też było dużo motocykli. No myślę, że to już wpisało się na stałe w kalendarz imprez tego rejonu.